można pomóc sobie wzajemnie. Dać nowy dom zwierzakowi ze schroniska, a ten pomoże nam przetrwać pandemię. I od dzisiaj wiadomo, że zwierzęta stanowią najlepszy antydepresant i pocieszyciela w tych trudnych sytuacjach, kiedy jesteśmy często zamknięci po prostu w domu, to zawsze jest po prostu z kim porozmawiać. Tu, w bytomskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, przy ograniczeniach związanych z zagrożeniem koronawirusem, mniej zwierząt niż zwykle jest oddawanych i mniej jest także stąd zabieranych. Na początku pandemii było jednak inaczej. Kiedy faktycznie wszyscy zostawali w domu w marcu, w kwietniu, była taka tendencja, ponieważ można było wychodzić swobodnie na dwór ze zwierzęciem, więc mieliśmy taki okres, kiedy zainteresowanie adopcjami, zwłaszcza psimi, było duże, ale niekoniecznie skuteczne, bo i tak każdy podlega bardzo szczegółowej weryfikacji, jeśli chodzi o szukanie nowego domu naszym podopiecznym. Obecnie w schronisku przebywa około 100 psów i 30 kotów. Każdemu z nich można dać nowy dom, nawet tylko na krótki czas. Cyklicznie prowadzimy już od wielu lat dwie akcje. Zimową porą akcję Przezimuj Staruszka i letnią alternatywnie Wakacje dla Burka. To są akcje skierowane na pomoc tym starszym psiakom, które zarówno upały, jak i zimowe chłody znoszą w schronisku gorzej. Choć ogrzewania i to niedrogiego tu nie brakuje. W tym roku w bytomskim schronisku założono instalację fotowoltaiczną. Inwestycja kosztowała około 90 000 złotych, a większość tej kwoty to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki oszczędnościom, jakie daje ta instalacja, w przyszłym roku powstanie tu punkt przyjmowania zwierząt egzotycznych. Coraz więcej ludzi posiada takie zwierzęta w mieście i niestety czasem bywa, że te zwierzęta należy odłowić. W związku z tym chcemy taki nowy punkt właśnie przyjmowania tych zwierząt egzotycznych tutaj na schronisku zrobić i on właśnie w przyszłym roku ma być wykonany. Swoje miejsce znajdą tu także bezdomne pszczoły. W czasie, kiedy się roją, opuszczają bowiem rodzinę pszczelą i szukają nowego ula, a takie staną właśnie na terenie bytomskiego schroniska.